Rosyjski przywódca Władimir Putin nakazał swoim wojskom wypchnięcie ukraińskich sił obronnych z obwodu kurskiego do dnia inauguracji prezydenta elekta USA Donalda Trumpa, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Inauguracja nowego prezydenta USA zaplanowana jest na 20 stycznia. Donald Trump wielokrotnie oświadczał, że dopilnuje, aby wojna między Rosją a Ukrainą szybko się zakończyła. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób Trump będzie nakłaniał Moskwę do negocjacji pokojowych z Ukrainą. Źródła w zespole Trumpa zasugerowały, że nowy prezydent USA prawdopodobnie zakończy wojnę kosztem integralności terytorialnej Ukrainy. Takie podejście wzbudziło obawy wśród sojuszników dotyczące przyszłości wsparcia USA dla Ukrainy i potencjalnego porozumienia pokojowego, które mogłoby sprzyjać interesom Rosji. Tymczasem Zełenski powiedział, że Rosja próbuje wypchnąć wojska ukraińskie z obwodu kurskiego. Wypowiedział się na ten temat na międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa żywnościowego Grain from Ukraine. Dla Putina najważniejsze jest wypchnięcie nas z obwodu kurskiego. Demonstracyjne ataki nowymi pociskami nie są przypadkiem. Chce nas wyrzucić do 20 stycznia przyszłego roku. Dla niego kluczowe jest pokazanie kontroli nad sytuacją, nad którą tak naprawdę nie ma kontroli, powiedział Zełenski. Rosja zaatakowała Dniepr pociskiem rakietowym Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, przenoszącym konwencjonalne głowice bojowe. Ukraina zidentyfikowała go jako pocisk balistyczny średniego zasięgu wystrzelony z systemu rakietowego KEDR. Rosja nigdy wcześniej nie użyła takiej broni przeciwko Ukrainie. Trwa dochodzenie w sprawie ataku i ocena szkód. Przemawiając na konferencji poświęconej bezpieczeństwu żywnościowemu, prezydent Ukrainy podkreślił, że ukraińska operacja w obwodzie kurskim podkreśla niezdolność reżimu Putina do obrony terytorium Rosji, ponieważ wszystkie rosyjskie zasoby wojskowe są skoncentrowane na okupowanych terytoriach Ukrainy. Przechwyciliśmy komunikację na froncie kurskim, w której Putin za pośrednictwem swoich dowódców osobiście apeluje do żołnierzy, mówiąc, że cały los specjalnej operacji wojskowej zależy od kampanii kurskiej, powiedział Zełenski. Rosja porzuciła plany natarcia na obwód zaporowski z powodu operacji kurskiej rozpoczętej przez ukraińskie siły zbrojne w sierpniu. Okupanci zostali zmuszeni do ponownego rozmieszczenia jednej ze swoich najbardziej gotowych do walki jednostek z obwodu zaporowskiego do Rosji w celu obrony, powiedział Ukrinformowi wysoko postawiony ukraiński urzędnik wojskowy. Ukraińskie siły rozpoczęły inwazję na rosyjski obwód kurski w sierpniu tego roku, biorąc do niewoli setki rosyjskich żołnierzy i zadając ponad 20 000 ofiar rosyjskim żołnierzom. Jednak natarcie ostatnio zostało wstrzymane z powodu wzmocnienia rosyjskiej obrony i posiłków. Źródło, które rozmawiało z Ukrinform pod warunkiem zachowania anonimowości, zauważyło, że niektóre rosyjskie jednostki zostały wycofane nie tylko z obwodu zaporowskiego, ale także z obwodu donieckiego, w szczególności z frontów Pokrowsk i Kurachowe. Na początku operacji kurskiej ukraińskie siły stanęły w obliczu 40 000 żołnierzy rosyjskich. Ta grupa rozrosła się od tego czasu do prawie 60 000. Brygada Piechoty Morskiej Floty Pacyfiku Rosji, znana z popełniania okrucieństw wobec ukraińskich jeńców wojennych, również brała udział w walkach. Obecnie siły ukraińskie kontrolują około 800 km² obwodu kurskiego w Rosji. W szczytowym momencie operacji wojska kijowskie kontrolowały do 1400 km². Chociaż obszar ten zmniejszył się w ostatnich miesiącach, próby odzyskania terytorium przez Rosję wiązały się z wysokimi kosztami, a jej armia poniosła straty w wysokości prawie 25 000 osób. Rosyjskie dowództwo wojskowe usunęło generała pułkownika Hennadija Anaszkina ze stanowiska pełniącego obowiązki dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego i dowódcy Rosyjskiego Południowego Zgrupowania Sił po powszechnych oskarżeniach o fałszywe raporty z pola bitwy, donosi Instytut Studiów nad Wojną. Niedawne wstrząsy w rosyjskim Ministerstwie Obrony pod dowództwem Andrieja Biełousowa, w tym aresztowania wysokich rangą urzędników, takich jak wiceminister obrony Timur Iwanow i generał-porucznik Jurij Kuzniecow za korupcję, a także dymisja generała pułkownika Hennadija Anaszkina za fałszowanie raportów z linii frontu, są próbami rozwiązania problemu dysfunkcji, potencjalnie poprawiającymi rosyjskie operacje wojskowe. Rosyjscy blogerzy wojskowi popierający wojnę twierdzili, że usunięcie Anaszkina nastąpiło po tym, jak dowódcy w rejonie Siwersk pod jego obszarem odpowiedzialności złożyli swoim przełożonym nieprawidłowe raporty o postępach na rosyjskim polu bitwy. Rosyjskie państwowe medium RBK, powołując się na źródło w rosyjskim Ministerstwie Obrony, potwierdziło dymisję Anaszkina, ale określiło ją jako planowaną rotację, chwaląc jednocześnie jego osiągnięcia wojskowe. Usunięcie zyskało poparcie rosyjskich blogerów wojskowych, którzy zasugerowali, że zmiana może doprowadzić do usprawnień w planowaniu operacyjnym i zwiększyć szacunek dowódców dla życia żołnierzy na froncie, donosi ISW. Według jednego blogera wojskowego rozwój sytuacji wskazuje, że rosyjski minister obrony Andriej Biełousow angażuje się bardziej w zarządzanie wojskiem, zamiast skupiać się wyłącznie na reformach administracyjnych i gospodarczych w ministerstwie. Rosyjscy blogerzy wojskowi niedawno oskarżyli władzę o aresztowanie dowódcy Armii Połączonych Sił, jej szefa sztabu i dowódcy Brygady Strzelców Zmotoryzowanych za składanie nieprawdziwych raportów o postępach w kierunku Siwersk. Rosja jest gotowa rozpocząć falę cyberataków na infrastrukturę i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii, potencjalnie unieruchamiając sieci energetyczne, pozostawiając miliony ludzi bez prądu, po tym jak siły ukraińskie rzekomo użyły pocisków Storm Shadow, aby uderzyć głęboko na terytorium Rosji, donosi The Telegraph. Przez wiele miesięcy Ukraina wzywała kraje zachodnie do zezwolenia na ataki na bazy wojskowe i lotniska w Rosji w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi i ofensywami w obwodach donieckim i charkowskim. Jednak sojusznicy Ukrainy nadal ograniczali użycie broni dalekiego zasięgu, takiej jak ATA-CMS i Storm Shadow, rzekomo w celu uniknięcia dalszej eskalacji. W listopadzie prezydent USA Joe Biden dał Ukrainie zielone światło na użycie pocisków dalekiego zasięgu. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Ukraina użyła pocisków Storm Shadow, aby uderzyć w kwaterę główną generałów rosyjskich i północnokoreańskich. Minister Pat McFadden, który nadzoruje politykę bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii i zagrożenia rządowe, ma złożyć oświadczenie w sprawie potencjalnych rosyjskich cyberataków na konferencji NATO. Eksperci stwierdzili, że Ukraina wystrzeliła około tuzina takich pocisków. Ostrzeżenie pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak prezydent Putin oświadczył, że jego wojsko może zaatakować Wielką Brytanię w odwecie za użycie przez Ukrainę brytyjskich pocisków Storm Shadow. Ostrzeżenie pojawiło się kilka dni po tym, jak rosyjski władca Władimir Putin oświadczył, że jego wojsko może zaatakować Wielką Brytanię w odwecie za użycie przez Ukrainę brytyjskich pocisków Storm Shadow. Minister Pat McFadden stwierdził, że Rosja jest wyjątkowo agresywna i lekkomyślna w cyberprzestrzeni i dąży do uzyskania strategicznej przewagi i poniżenia państw, które wspierają Ukrainę. W Wielkiej Brytanii Rosja zaatakowała nasze media, nasze telekomunikacje, nasze instytucje polityczne i demokratyczne oraz naszą infrastrukturę energetyczną, powie w nadchodzącym przemówieniu. Ukraińska obrona powietrzna przechwyciła 50 rosyjskich dronów podczas masowego ataku w nocy, poinformowały siły powietrzne tego kraju. Rosja kontynuuje swoje codzienne celowe ataki powietrzne na obszary mieszkalne i infrastrukturę cywilną, często łącząc ostrzał bezzałogowych statków powietrznych z uderzeniami rakietowymi w celu wzmocnienia ich wpływu. Od października 2022 roku systematycznie atakuje infrastrukturę energetyczną Ukrainy za pomocą ataków rakietowych i dronów na dużą skalę, mając na celu zakłócenie życia cywilów, szczególnie zimą. Wymiany dronów były znakiem rozpoznawczym ostatnich 2 lat pełnoskalowej inwazji Rosji, a ich skala i częstotliwość stale rosły. Według sił powietrznych Ukrainy siły rosyjskie rozpoczęły atak około północy, używając jednokierunkowych dronów typu Szached i innych niezidentyfikowanych bezzałogowych statków powietrznych z obwodów Orłowskiego i Briańskiego. Wojsko śledziło łącznie 73 wrogie drony. Kijowska administracja wojskowa miasta poinformowała dziś rano, że ponad tuzin dronów zaatakowało stolicę Ukrainy, a ostrzeżenia przed nalotami trwały ponad 3 godziny. Drony zbliżały się do Kijowa z różnych kierunków, ale nie spowodowały żadnych szkód ani ofiar w mieście, zgodnie z administracją. Siły powietrzne poinformowały, że drony zostały zestrzelone w wielu regionach, w tym w Kijowie, Czerkasach, Kirowogradzie, Czernichowie, Sumach, Połtawie i Żytomierzu. Ponadto 19 dronów zniknęło z radaru, prawdopodobnie z powodu przeciwdziałania wojną elektroniczną, podczas gdy 4 rosyjskie drony pozostawały w powietrzu w momencie raportowania. W ostatnich tygodniach Rosja coraz częściej rozmieszczała tanie powietrzne drony wabiki w dużych ilościach, aby przytłoczyć ukraińską obronę powietrzną, zwiększając prawdopodobieństwo, że drony przenoszące głowice bojowe przenikną do chronionych obszarów. Drony zgubione lokalnie, o których mowa w raportach sił powietrznych, to najprawdopodobniej te wabiki. Ukraińscy żołnierze przechodzą specjalistyczne szkolenie w zakresie usuwania materiałów wybuchowych w Wielkiej Brytanii w ramach wielonarodowej operacji Interflex, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku. Operacja Interflex, rozpoczęta przez Wielką Brytanię w lipcu 2022 roku jako następczyni operacji Orbital, zapewnia kompleksowe szkolenie dla różnych gałęzi ukraińskich sił zbrojnych w obliczu trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Obejmuje to piechotę, jednostki pancerne, artylerię, inżynierów, personel medyczny, marines i pilotów. Program, realizowany w Wielkiej Brytanii przy międzynarodowym wsparciu, ma na celu zwiększenie gotowości bojowej i skuteczności operacyjnej w wielu domenach. Do września tego roku ponad 40 000 ukraińskich żołnierzy ukończyło szkolenie w ramach operacji Interflex. Inicjatywa prowadzona przez Wielką Brytanię obejmuje brytyjskich instruktorów uczących ukraiński personel wojskowy, jak rozbrajać miny lądowe, amunicję i inne urządzenia wybuchowe, zgodnie z aktualizacją Sztabu Generalnego. Halo Trust, organizacja pozarządowa specjalizująca się w usuwaniu min lądowych po konflikcie, szacuje, że od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku na Ukrainie mogło zostać umieszczonych nawet 2 miliony min lądowych. Te ładunki wybuchowe spowodowały liczne ofiary wśród personelu wojskowego i cywilów, informuje organizacja. Program szkoleniowy obejmuje udział 12 innych sojuszników NATO i krajów partnerskich. Według Sztabu Generalnego Australia, Kanada, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Rumunia, Szwecja i Kosowo zapewniają instruktorów do operacji. W trakcie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej siły rosyjskie mogły zaminować około 30% terytorium Ukrainy, czyli około 170 000 km2. Obszar większy niż Grecja minami i niewybuchami, według Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy. Chaotyczne i nieudokumentowane miny rozłożone przez Rosjan na Ukrainie stanowią poważne wyzwanie, a saperzy ostrzegają, że prace rozminowujące mogą potrwać stulecie. Stany Zjednoczone spodziewają się, że tysiące północno-koreańskich żołnierzy w Rosji wkrótce przystąpi do walki z Ukrainą, powiedział sekretarz obrony USA Lloyd Austin według Voice of America. Korea Północna dostarcza Rosji artylerię, pociski i amunicję na wojnę na Ukrainie. Raporty mówią, że Korea Północna może wysłać do 100 000 żołnierzy, aby wesprzeć rosyjską kampanię wojskową na Ukrainie. Żołnierze mają wzmocnić uszczuplone siły Rosji w obliczu ciągłych strat na froncie, w tym w obwodzie kurskim. Prawie 10 000 północno-koreańskich żołnierzy stacjonuje podobno w rosyjskim obwodzie kurskim, gdzie są integrowani z rosyjskimi formacjami, oświadczył sekretarz obrony USA Austin. Biorąc pod uwagę to, w czym zostali wyszkoleni, sposób, w jaki zostali zintegrowani z rosyjskimi formacjami, w pełni spodziewam się, że wkrótce wezmą udział w walce, powiedział. Austin zauważył również, że obecnie nie ma istotnych dowodów na to, że północno-koreańskie wojska są już aktywnie zaangażowane w walkę. Wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybicha twierdził, że Korea Północna chciałaby nabyć od Rosji technologie rakietowe i nuklearne w zamian za wysłanie żołnierzy do walki na Ukrainie. Współpraca wojskowo-techniczna między Rosją, Koreą Północną i Iranem stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla Europy, ale także dla Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Ukraina poinformowała również, że Rosjanie szkolili północno-koreańskich żołnierzy w zakresie obsługi dronów i planowali wysłać instruktorów dronów do Korei Północnej. Rosyjskie siły okupacyjne aktywnie szturmują Wielka Nowosiłka i Rozdolne w rejonie Wołnowacha w obwodzie donieckim, zgodnie z projektem monitoringu Deep State. Siły rosyjskie zintensyfikowały swoje ataki na te obszary, uznając zdobycie Wielka Nowosiłka za kluczowe dla realizacji swoich celów wojskowych w regionie. Kontrola nad tymi osadami ułatwiłaby lepszy dostęp do szlaków zaopatrzeniowych i wzmocniłaby zdolności operacyjne przeciwko ukraińskiej obronie. Sytuacja wokół Wielka Nowosiłka jest niezwykle poważna i nadal się pogarsza. Miasto jest ostatnią twierdzą w południowej części Donbasu. Według analityków z projektu Deep State siły rosyjskie rozpoczęły ataki na Wielka Nowosiłka i Rozdolne kilkoma kolumnami. W ataku na samą Wielka Nowosiłka użyto co najmniej 5 sztuk sprzętu wojskowego, a 2 kolejne rozmieszczono na polach na południe od Rozdolnego. Ponadto co najmniej 6 pojazdów opancerzonych wjechało do osady, rozmieszczając tam okupantów. Używając kładów i lekkich pojazdów, wróg posuwał się drogą od Szachtarskiego. Z Zołotynywy kolumna kilku pojazdów opancerzonych prowadzona przez czołg rozmieściła wojska 3 km na wschód od hangarów w pobliżu Wielka Nowosiłka. Analitycy zauważyli, że Rosjanie wyczuli, że ukraińska obrona nie jest zbyt niezawodna. Następnie siły rosyjskie stosunkowo szybko zmobilizowały rezerwy, które mają zostać wykorzystane do dalszych ataków na Rozłów, będących częścią szerszej ofensywy, mającej na celu przebicie się przez ukraińską obronę i zabezpieczenie ważnych szlaków zaopatrzeniowych. Kontrola nad Rozłów ułatwiłaby dalsze postępy w kierunku kluczowych ośrodków miejskich i zakłóciłaby ukraińską logistykę, zwiększając tym samym rosyjskie zdolności operacyjne w regionie. Ukraina doświadcza wzrostu liczby rosyjskich ataków rakietowych, przy czym około 1/3 z nich wykorzystuje północno-koreańską broń zasilaną zachodnią elektroniką uzyskaną pomimo sankcji. Korea Północna utrzymywała rosyjską artylerię podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, dostarczając miliony pocisków artyleryjskich. Ponadto Pjongjang dostarczył Rosji rakiety i według doniesień wysłał 11 000 północno-koreańskich żołnierzy do rosyjskiego obwodu kurskiego, aby walczyli z Ukrainą. Według ukraińskiego urzędnika do spraw obrony Rosja wystrzeliła około 60 północno-koreańskich rakiet KN na Ukrainę w tym roku, co stanowi prawie 1/3 ataków rakietowych zarejestrowanych przez ukraińskie siły powietrzne w tym roku. Yuri Ichnat, pełniący obowiązki szefa komunikacji ukraińskich sił powietrznych, powiedział CNN, Widzimy, że od wiosny Rosja znacznie częściej używa pocisków balistycznych i dronów szturmowych do atakowania Ukrainy i rzadziej używa pocisków manewrujących. Ukraiński prokurator generalny poinformował CNN, że ataki z użyciem północno-koreańskich pocisków spowodowały 28 zgonów i 213 obrażeń w tym roku. Ukraińscy śledczy badający szczątki rakiety odkryli, że kluczowe komponenty są produkowane przez 9 zachodnich producentów, w tym firmy ze Stanów Zjednoczonych, Holandii i Wielkiej Brytanii. Według niedawnego raportu Niezależnej Komisji Antykorupcyjnej Ukrainy, NACO, niektóre części zostały wyprodukowane w tamtym roku. Wszystko, co służy do kierowania rakietą do jej lotu, to wszystkie zagraniczne komponenty. Cała elektronika jest zagraniczna. Nie ma w tym nic koreańskiego, powiedział Andrii Kulczycki, szef Wojskowego Laboratorium Badawczego Kijowskiego Instytutu Badań Naukowych Ekspertyzy Kryminalistycznej.